No dobra, zaczynamy w takim układzie instalację Open sushi. Tumbleweed. Instalacja przebiega na maszynie wirtualnej, przynajmniej tak żebyście widzieli. Natomiast wszystko, co się dzieje po tej instalacji, dzieje się faktycznie na moim fizycznym komputerze. Wszystkie rzeczy, które są po instalacji przeprowadzane, to jest moja fizyczna maszyna, na której dla was robi filmy Instalujemy Open sushi. To trochę potrwa. Ok. Instalacja zaczyna nam już samoczynnie startować. Jak widzicie. Na razie on zbiera dane. No to dalej. A nie. Zmieniamy sobie język na polski. Sorry. Miałem telefon, także się zgubiłem. No. Przerzuć. Grzeczny chłopiec. Sprawdzamy klawiaturę. C, C, Z, Z, Ani. O, Eł, Eł, U. I takie U. zim... No, Okej, okay, chyba wszystko. Jak o czymś zapomniałem, to znaczy, że nie umiem po polsku. Dalej. Instalowania. Nie, nie czekamy. Wrzucamy repozytoria. Okej. Okay. Repozytorium. Główne pakietów i źródłowe. Zostawiamy debug, bo nam nie jest potrzebne. Dalej, teraz to się instaluje. Za moment, będziemy tworzyli łóżkę szkodnika. Dobra, chcemy pulpit, dajmy sobie coś jakiegoś takiego lekkiego. Zobaczmy ten pulpit standardowy, który jest strasznie lekki. Jestem jego ciekaw. Dalej, dobra, dalej. Automatyczne partycjonowanie nie będziemy tu się bawili w jakieś yy, dziwne inne rzeczy. Tu możemy sobie tylko zmienić na przykład nasz yy, serwer czasu. Polecam zresztą zmienić serwer czasu na jakiś polski yy, na przykład ten Dodajemy, usuwamy ten czyli ten domyślny, akceptujemy i idziemy dalej. Dalej, nasz użytkownik. Tutaj będzie to MLS. Teraz się dowiemy, że nasze hasło jest zdecydowanie za krótkie. Co mamy w czterech literach, klikamy OK i z tego co rozumiem czekamy na koniec instalacji instaluj potwierdzamy i w zasadzie w tej chwili czekamy na restart możemy iść wypić herbatę co ja właśnie mam zamiar zrobić pauza no dobra on się widzicie radośnie zainstalował do końca na podstawowym ich interfejsie graficznym, on jest naprawdę lekki, to jest chyba to jest, to jest coś czekajcie, bo ja nawet nie wiem a to jest VM. ok no więc tak to wygląda jako A no i jesteśmy po instalacji maszyny wirtualnej nie będziemy na niej już nic robili, przechodzimy na mój żywy system, który jest zainstalowany na XPSie drodzy Państwo Słuchajcie, zaczynamy sobie instalację, znaczy poinstalacyjne czynności i Tumbleweed. To jest goły Tumbleweed zainstalowany z Netinstalla. Doinstalowany jest tylko i wyłącznie VLC, żeby mieć jakiekolwiek kodeki i Simple Screen Recorder, na którym nagrywam pierwszą część tego filmu. Przejdziemy wszystko. Od dodawania repozytoriów poprzez instalację, deinstalację oprogramowania. Na samym końcu umieścimy sprawdzanie płyty przed instalacją, ponieważ instrukcja, która jest na stronie OpenSUS, jest do 4 liter i w zasadzie nie działa. Trzeba to zrobić zupełnie inaczej. Jest różnica w nazwach plików sumy kontrolnej. I wtedy nam po prostu komenda nie chce działać. Trzeba je sobie ściągnąć bezpośrednio z serwera, co nie jest takie oczywiste. W każdym razie nie z miejsca, gdzie oni nie na dzień dobry podają. To, co łapiesz, pierwsze do niczego się nie nadaje. Tyle tytułem wstępu. Lecimy. Pierwsze, co chcemy mieć, jakieś kodeki. Jako, że jesteśmy zainstalowani z netinstalla, to tutaj teraz do zipper, dup, nic nie da, ponieważ yy, nie mamy żadnych nowych paczek. Ale okej, okay. wszystko jest zainstalowane. Wrzućmy sobie repozytoria Pacmana, żeby mieć kodeki, i zmienimy sobie też repozytoria naszego SUSI na te które są bliżej nas, czyli na jakieś polskie, bo w tej chwili mamy niemieckie. Możemy to zrobić z trybu tekstowego, ale nie musimy, możemy jechać trybem graficznym. Sorry za moją hypę. multimedia. No to już możemy sobie pojechać z Pacmanem, i to jest dla Tumbleweed'a Pacman. Ja wam te linki wrzucę do opisu. Wszystkie lecą. Enter. Dodało. Teraz wypadałoby zrobić coś takiego. Sudo zyperdist Upgrade from Pacman Allow Vendor Change. To nam pozwoli na doinstalowanie kodeków. Taką mam. Przynajmniej nadzieję, zwykle tak to właśnie działało. Pozwólcie, że ja powiększę sobie ekran i powiększę sobie tekst, żebyście widzieli, co tu się do cholery dzieje. No i teraz pyta, czy chcemy mu tam zaufać? Tak, chcemy mu zaufać zawsze, więc naciskamy Z. No i teraz cała masa. Rzeczy nam się tutaj znajdzie. Mamy kodeki. Super. Chcę, żebyśmy uruchomili kompas, zanim zaczniemy robić cokolwiek dalej. Bo y, są rzeczy, które korzystają ze starych plików. Na razie nie będziemy tego robić. Zrobimy tutaj tylko clear. żeby mieć czysty ekran, zwijmy to sobie, bo to się przyda. Teraz znajdźmy sobie um, Open Source MIRRORS, Open SUSE MIRRORS List, OK. To powinno być to. I to jest to. Wreszcie w jakiś kolorach, w których cokolwiek widzę. Szukamy sobie Polski. Pol. Ska. Dobra, i teraz najbliższy mi będzie Vectranet. Teraz, żeby się nie zgubić, ja sobie to zrobię w ten sposób. Szukam tam, Dobra, wejdźmy po prostu na HTTP. Ha, I mamy takie coś. Przepraszam, że tu tak mało widać, ale niestety zrobili to na zielono. Postaram się też Wam powiększyć tekst. Na chwilę przynajmniej. Teraz wchodzimy w tumbleweed repo i tu mamy dwa nono i oss. To jest wektra, która jest w Warszawie. Teraz otwieramy sobie. Możemy to robić też y za pomocą komend, ale taki jest prościej Otwieramy sobie jasta. Podajemy hasło, którego wam nie pokażę. Dobra. Dajemy to dziadostwo na cały ekran i to jest chyba tu repozytoria oprogramowania. Tak to jest dokładnie tu. Teraz potrzebujemy zmienić te dwa repozytoria. Robimy to przez Edytuj. Najpierw zmienimy sobie OSS. To jest oryginalny adres tego repozytorium i my wcale nie chcemy takiego adresu, my chcemy ten polski. Wracamy do naszego Firefoxa, gdzie mamy otwarty, otwartą stronę i wrzucamy to. Kopiuj. Wracamy do jasta. To mamy już zaznaczone. Usuwamy w cholerę. Robimy wklej. Robimy OK. Updatuje nam się nasze repo na repo polskie. Będzie dużo, dużo szybsze. Teraz robimy dokładnie to samo z repozytorium non-oss. Kopiujemy. Wklejamy. Edytując oczywiście linijkę. OK. No i teraz możemy zrobić rzeczywiście zyper-up. Zyper-dup chociaż one już się podpisały, ale wolę to jeszcze zrobić. Ref. Nie-up. Wszystko jest jak widzicie aktualne. Zyper. Dup. Też nie powinno się nic znaleźć, tak też się stało, e, idziemy dalej. Teraz możemy sobie instalować rzeczy na e, dwójaki sposób, zarówno z konsoli jak i z tego centrum, centrum oprogramowania. E, instalowanie tego stąd jest daleko łatwiejsze niż pod jakimkolwiek Ubuntu, jakimkolwiek e, Debianem, jakimkolwiek innym graficznym instalatorem. Powiedzmy, że ja chcę mieć teraz OBS-a. A chcę mieć OBS-a, bo jest mi on przydatny, tak? Studio. Szukaj. Proszę bardzo. Zaznaczam. Potrzebuję czegośkolwiek jeszcze? No nie bardzo. Akceptuj. Dziękuję. To jest cała lista zależności, która się do niego tutaj yy, doinstaluje. Klikam kontynuuj. To jest wszystko, drodzy Państwo. Czekamy aż nam się po prostu program zainstaluje. Za moment zainstaluję jeszcze jakąś grę, tylko po to, żeby pokazać wam, jak się instaluje rzeczy z konsoli. Uważam, że program jest daleko prostszy niż jakiś Synaptik czy cokolwiek innego. Teraz możemy sobie tu zrobić mały przegląd. Możemy sobie zainstalować kiperwizor, też nie używając Comet. Wszystko praktycznie w tym systemie możemy zrobić, nie używając w ogóle comment dobrze no to zainstalujmy sobie hiperwizor ponieważ ja bym chciał mieć na przykład QMU i Virtual Manager ponieważ dla was potem robię instalacje systemów operacyjnych na maszynach wirtualnych tak, no więc klikamy sobie zainstaluj hiperwizor i narzędzia ja potrzebuję KVMU, więc potrzebuję tego i potrzebuję tego Akceptuj. Żadnego pitolenia, żadnego pisania koment, niczego, po prostu dwa razy klikłem, jest. Oczywiście ja to mogę zrobić z konsoli, nie ma problemu i dodać potem użytkownika do odpowiedniej grupy i tak dalej, od tego jest zyper. Natomiast jeżeli go nie chcesz używać, to naprawdę kuźwa nie musisz, bo nie ma takiej potrzeby w 99% przypadków tutaj. Tak, to wiemy, trzeba sobie mosty potworzyć ręcznie. Będziemy to robić później. Właśnie dostajemy komunikat, że nasza yy, SAP jest vizor KVM i KVM jest zainstalowane. Sprawdźmy. Wirt. Proszę bardzo. Teraz mamy forksen i KVM. I menadżer maszyn wirtualnych. Zaraz mi się tutaj ładnie połączy. Połącz. Dobra, wystarczyło zrobić restart, moi drodzy, i się teraz ładnie nam połączy. Hasła, jak zwykle, wam nie pokażę. Łączenie mamy kłemu. KPM. Zainstalujmy na dzień dobry moją yy, drukarkę. I zobaczcie, jak to się ładnie instaluje. Teraz wystarczy sobie dodać tu do l -I -P. Może by tak install albo in. Dobra, latują sobie pakiety. Tak, owszem, oczywiście. Wracamy do jazda jazd Jast. znowu hasło drukarka konfiguruj drukarkę czyli dodaj powinien bez problemu teraz wykryć moją drukarkę tak też zrobił next Next. Wszystko w temacie. Bez dodania HP IP jesteśmy w stanie ustawić sobie drukarkę, natomiast nie jesteśmy w stanie sobie ustawić skanera, co już przetestowałem. Więc tą jedną komendę musimy w konsoli wydać straszne, wiem. No i teraz możemy zrobić OK drukowej strony testowej nie będę, bo wiem co działa, a szkoda mi papieru. Konfigurowanie skanera powinna być dokładnie ta sama jazda. Jeżeli stwierdzi, że go nie ma, to będzie go widział po restarcie. Tak, on będzie twierdził, że on jest nieskonfigurowany i tak dalej. Po starcie go zobaczy, zresztą będziemy się restartowali. Później weźmy się za instalowanie jakiejś gry. I wróćmy to znowu. Z zarządzania oprogramowaniem. 0. AD. Akceptuj. I wychodzi nam taka cała jebitna masa zależności. Teraz na czym problem polega, jeżeli my zainstalujemy sobie program Tendy, OK. Ja zresztą w tej chwili zrobię. Dobra, f8, f8 mówię. Mamy zainstalowaną y, grę pod tytułem 0 ID. Nawet ją odpalmy na chwilę, żeby się wszystkie nasze biblioteki tutaj powgrywały 0 ID ok. Zresztą. 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 Teraz, jeżeli będziemy próbowali to samo ustrojstwo odinstalować przez to coś tutaj, to on nam tylko i wyłącznie wywali te dwie paczki, a nie wszystko, co jest do wywalenia. Zero, AD, nie AS, tylko D. Słuchaj, gdzieś dwie paczki do wywalenia? Wątpię, żeby mi wywalił teraz wszystkie rzeczy, ale zobaczymy, akceptuj. Ok, usunięto dwie, dwa pakiety. A co z całą resztą tej ilości i w ogóle zależności. No, to teraz, żeby się pozbyć zależności, a nie tylko dwóch pakietów, które nie zajmują prawie nic, a zciągną ich ponad chyba 15 czy 20, yy, musimy się pozbyć tego w zupełnie inny sposób. Zainstalujmy to jeszcze raz, bo nie chce mi się ręcznie usuwać szukać pakietów, które tam. Były i użyjmy odpowiedniej komendy. Instalację już was nie będę męczyć. Dobra, to jak chcemy teraz usunąć wszystko razem z zależnościami, których trochę było, dajemy tak sudo zyper re, czyli remove minus u 0 d remove, a nie re, pokszaniłem. Teraz rzeczywiście zostanie usunięte wszystko, czyli 0AD plus 0AD data plus 15 innych zależności z tym doinstalowanych, tu tych zależności nie jest dużo, tak? Natomiast są rzeczy, które tych zależności wrzucają po 100 po 200, i to zajmuje naprawdę jakieś ogromne ilości miejsca. Chwilami tutaj 3 giga zajmuje samo 0AD data, a nie zależności. Zależności są małe, ale dobrze jest wiedzieć, jak sobie usunąć zależności z naszego. Open susi. Ja tu naciskam T. Lecimy dalej. Usuwamy wszystko usunięte. Odpowiednikiem tej komendy jest komenda, która wygląda w ten sposób. To jest `zipper remove clean deps`, tylko to powinny być chyba dwa minusy. I to jest tyle. Tutaj dajemy sobie nazwę pakietu, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie komenda zyper minus u jest na pewno prawidłowa i jest prosta do zapamiętania. Zyper remove minus u nazwa tego, co chcemy usunąć. Dobra, lecimy dalej. Spróbujmy sobie ustawić jakąś maszynę wirtualną. Żeby... W tej chwili to jest to, co nam się wcześniej zainstalowało, czyli virt kvm. Jeżeli mamy utworzony gdzieś dysk, na którym mamy nasze wirtualki, tak, czyli mamy w tej chwili kWM, tego nie potrzebujemy, potrzebujemy nowego połączenia, ponieważ to jest tryb administratora, potrzebujemy trybu użytkownika, który mamy to na dysku innym niż dysk gotowy. Potrzebujemy po pierwsze tego, tu się dowiadujemy, że to jest tryb kłemu, który nie jest trybem domyślnym i że ma ograniczenia, jeżeli chodzi o połączenia sieciowe. Spoko. Łączymy to, to usuwamy kłemu w wersji rutowej. Tak, mamy sesję użytkownik Super. Teraz możemy sobie tutaj dopiero zacząć tworzyć pewne rzeczy. Ja tu już mam. Jak widzicie potworzone odpowiednie katalogi, w tym przechowywane są moje systemy operacyjne. Ten jest katalogiem, w którym znajdują się moje maszyny wirtualne. Jest to RAN Media Kuba wirtualki. Natomiast problem polega na tym, że to się nie chciało dać utworzyć. Dlatego to się nie chciało, znaczy to się dało utworzyć, ale na tym nie dało się pracować. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli wejdziemy sobie w te wirtualki, tutaj i mamy tu ten folder wirtualki, wejdziemy we właściwości i w uprawnienia, to te uprawnienia wyglądały troszeczkę inaczej. To było odczytywanie i zapisywanie, tu było tylko odczytywanie i dopa. Bo wtedy to przestaje nam działać. Trzeba to zmienić na odczytywanie i zapisywanie. Ok. Tu wtedy się pokazuje jeszcze komunikat napraw prawa dostępu i taki wykrzyknik który której to zrobiłem wcześniej, bo się pogubiłem, dlatego wam to teraz tylko tłumaczę. I tutaj klikamy wtedy ok. Uprawnienia muszą być ustawione w ten sposób, że prawa dostępu właściciel właścicielem ma być twój użytkownik. Nieważne jak się nazywa. Mój się nazywa Kuba, bo ja się nazywam Kuba. No to już wiecie jak się nazywam. Grupa, która ma prawo do odczytywania tego to też musi być Kuba, ma mieć prawo do odczytu i zapisu, jak mówiłem, inni brak dostępu, i tutaj wtedy po prostu jeszcze pokazuje się za pierwszym razem napraw, prawa dostępu. To jest wszystko. W tej chwili, jeżeli ja to zamknę i będę chciał sobie utworzyć maszynę wirtualną, to taką sobie właśnie utworzę. Klikamy raz, lokalny dysk instalacyjny, dwa, wybierz, przeglądaj. Wchodzimy w mój katalog systemy. Tu jest Tumbleweed, to jest dokładnie ten, z którego instalowałem system na samym początku. Wybierz wolumen. Tu już wiadomo, co się podpięło. Dalej, tu zmieniamy sobie ilość pamięci. Dalej, wybieramy sobie nowy wolumen. Odświeżmy, bo go tutaj nie powinno. A OK, Pool, czyli to jest mój katalog systemu plików wirtualki. Tworzymy nową powierzchnię, załóżmy, że 50 GB, ukończ, jak na razie wszystko działa, wybierz volumin, dalej sieć w trybie użytkownika oczywiście, dostosowanie konfiguracji, ukończ, rozpocznij instalację, jeszcze nie, robimy tu sobie UEFI, zastosuj. Rozpocznie, jeżeli nam ruszy instalacja, to znaczy, że nasza maszyna wirtualna działa i inne również będą działać, jak widzicie działa, ponieważ instalacja się zaczęła. Ja jej nie będę tu przeprowadzać, zainstalujemy teraz jeszcze VirtualBoxa. Zainstalujemy, zainstalujemy sobie VirtualBoxa z konsoli, bo już instalowaliśmy z, sobie grę i inne rzeczy spod trybu graficznego. Instalujemy konsolą sudo zyper. Najpierw wyszukajmy w search. VirtualBox Hasło No i mamy takie ciekawe rzeczy, mamy VirtualBox Pakiet źródłowy Weźmiemy sobie zwykły Czy my tu mamy jakieś yy, dziwne Ok, możemy po prostu machnąć VirtualBox i on się zainstaluje Cały plus Guest Tools Tak sobie przynajmniej zaraz zrobimy, Sudo, super Install VirtualBox QT się do niego dociągnie, natomiast Guest y, Tools jak najbardziej nam się przyda. Czyli jeszcze VirtualBox minus Guest Tools. Zyper install. no pewnie ten VirtualBox jest nieznany. W tej chwili po tej komendzie powinno się wszystko nam udać. I tak też się stało. Sudo zyper install VirtualBox, VirtualBox Guest Tools. Tak. Ja to pauzuję Widzimy się za moment przy odpalonym VirtualBoxie. Dobra, zainstalowany VirtualBox. Jak widzicie, Oracle VirtualBox. OK, trzeba dodać naszego user'a do grupy VirtualBox Users, VB Users Group. No to teraz należy to zwyczajnie zrobić. W moim przypadku ta komenda wygląda w ten sposób, jak widać. Dodany w tej chwili virtualbox, VirtualBox powinien się normalnie mi odpalić. Bardzo się. Aha, dobra. Trzeba się przelogować. No, jeszcze można to zrobić graficznie, jasnym, o czym nie wiedziałem, ale spoko. Nie będę się teraz wylogowywał, żeby to zadziałało. Jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Jeżeli będziemy próbowali sobie na przykład dodać Vivaldi, czyli to jest taka fajna przeglądarka internetowa, no to będzie nam mówiło, że. Trzeba ją dodać z konsoli. Nie, nie musimy jej dodawać z konsoli. Wyper działa dosłownie jak GDB. Klikamy sobie dwa razy Vivaldi. Dajemy hasło, którego wam nie pokażę. I nagle zaczynają się dzieć takie rzeczy pod tytułem Instalowana jest przeglądarka Vivaldi Stable. W tej chwili będzie się pluło, że nie mam klucza zabezpieczającego. Zobaczmy, pokaż szczegóły. Znaczy nie mam klucza podpisu. SHA-1 i tak dalej, nie wiadomo, nie wiadomo, nie ma, nie ma, straszne, bardzo straszne oczywiście można to ignorować ten klucz zostanie dostany, dodany do OK -ringa przez samą przeglądarkę po zainstalowaniu, czyli nie musisz instalować nawet części RPM-ów graficznie, klikasz po prostu dwa razy i jest OK konsoli używasz w momencie, kiedy to nie działa niech mi ktoś powie, że to nie jest prostsze od Ubuntu zainstalowane, dziękujemy bardzo kontynuuj anuluj Zobaczmy, czy jest moje Vivaldi, jak ono się zachowa. Pewnie poprosił o hasło. A nie, nie prosiło o hasło, czyli wszystko jest jakby o. Okej. Okay. No i tak to teraz wygląda w moim wypadku. Wszystko działa. VirtualBox będzie działał po moim wylogowaniu się. Przelogowałem się. OK, odpalamy sobie VirtualBoxa celem sprawdzenia, czy teraz już działa. Tada, Mamy działającego VirtualBoxa. Nie będę tu teraz instalował maszyny wirtualnej. Natomiast przejdziemy do tego o czym mówiłem na samym początku. Otóż do sprawdzania poprawności obrazu ISO OpenSUSE. Ponieważ to w jaki sposób się to robi jest popiedrolone. I używanie do tego instrukcji ze strony OpenSUSE prowadzi do nikąd. Wchodzimy sobie na stronę, pobieramy sobie obraz, pobieramy sobie checksum niby fajnie. Mamy checksum, ale to jest połowa drugi. Czy teraz czytając to, jak sobie stworzyć, yy, sprawdzić ten checksum? Możemy się ugryźć w D. Więc nawet nie będę wam tym D zawracał. Musimy to zrobić w taki dość idiotyczny sposób. Yy, kopiuj adres odnośnika, kopiuj odnośnik, dobra. Teraz musimy sobie to kleić. Tutaj, uwalić. Dotąd. I co? I teraz tu są jaja. Tu sobie szukamy pliku, który się nazywa ASC. Bardzo fajnie, nie? Teraz musisz znaleźć kuźwa ASC o dokładnie takiej samej nazwie jak pliki, ISO który ściągnąłeś czyli co patrzymy co ściągnęliśmy brawo Gości od Susi a ściągnąłem nie to ISO sorry miało być się 64 bit Dowland dobra to ściągamy tego ISO kopiujemy sobie nazwę tego ISO wklejamy tu i nagle okazuje się że mamy zarówno Klucz, jak i sumę kontrolną. I teraz potrzebujemy tych dwóch plików, ponieważ ten jeden już nam się ściąga. Genialne, prawda? Urywicy można dostać. Dobra, zapisz jako. W ogóle weźmy to gdzie indziej, wróćmy. Wróćmy to sobie na pulpit, zróbmy sobie katalog i co. Jakiś to sprawdzić. Dobra, to mamy ten pierwszy. To teraz mamy ten drugi. Zapisz. No i tu mamy to ISO, które żeśmy ściągnęli do Downloadsów. To zaraz je tam też wrzucę. Teraz dopiero możemy się zająć instrukcjami ze strony Open Source, żeby sprawdzić, czy nasz plik jest poprawny. Zjeżdżamy na sam dół strony Dowlands i w tym momencie dajemy checksum help. Wydaje mi się, że mam gębę poza mikrofonem, więc może mi być słabo słychać. I teraz kopiujemy sobie grzecznie takie oto komendy. Najpierw sprawdzamy sobie to. Kopiuj. Odpalamy konsolę. Wklej. Jakieś ISO. Mamy tu jedno ISO i ono się nazywa Open, więc to się o kuźwa, Open, nie Zero. Open, Open la lalalala, dobrze. Czyli teraz mamy sprawdzone, że mamy dobry plik ISO. Natomiast, jeżeli chcemy się w 100% upewnić, że nasz plik ISO jest spoko. I ja teraz powiedzmy, że zrobię troszkę większy, tak żebyście widzieli, co ja tu w ogóle odwaliłem, tak? SHA256 sum minus T i nazwa y, ISO SHA256, to mnie od razu sprawdza pod kątem tego, czy zadane ISO pasuje do sumy kontrolnej i odwrotnie. Dobra, to tyle. Ale co jeżeli ja chcę się upewnić, czy ten pik. Sumy kontrolny jest spoko, bo nie jest podpisany tym kluczem. Dobra, jedziemy dalej. GPG verify i teraz momento. Tap, tab. Tych tabów jest trochę i teraz lecimy. Nie pamiętam kolejności, drodzy państwo, ale a najpierw chyba leci plik klucza, a potem plik. Które tym kluczem jest podpisany, więc w tym momencie powinno wyglądać to w ten sposób. Kopiuję sobie to ustrojstwo. Kopiuj, klej. A zaraz po nim po spacji kopiuję sobie to ustrojstwo. Czyli plik sumy kontrolnej, Jeżeli coś będzie nie tak, będzie je trzeba sobie po prostu. Podmienić, jeżeli chodzi o kolejność jednego po drugim. I teraz się dowiadujemy, że nasza suma kontrolna, czyli suma kontrolna, która się nazywa SH256, jest poprawna, ponieważ jest podpisana poprawnym odciskiem klucza. On tam krzyczy, że nie jest to zaufany klucz, ale niech mu tam będzie. On jest od tych Kolesi, czyli od OpenSUSI. Tu nie ma żadnej wtopy. Ten klucz, jeżeli możemy, jeszcze możemy sobie sprawdzić na stronie, do kogo należy. Można go nawet w Google'a na Hama wkleić też wyskoczy, czym i kim on jest. Czyli mamy dobrą sumę kontrolną. To skoro mamy dobrą sumę kontrolną, to możemy jeszcze raz dokonać sprawdzenia samej płyty tą właśnie sumą kontrolną, czyli SH. 256 sum minus c, nazwa naszej sumy kontrolnej, ponieważ podanie sumy kontrolnej do płyty o takiej samej nazwie spowoduje od razu przetestowanie naszego ISO. I to jest wszystko, co my musimy zrobić. Powinniśmy to zrobić prościej, szybciej i bez problemów, ale niestety się nie da. Boło się z OpenSUSI wymyślili, że ściągany od nich ze strony pliczek, który ma nam sprawdzać naszą sumę kontrolną, a znajduje się tu. Nazywa się, jak widać, i w momencie, kiedy on się nazywa w ten sposób, czyli zupełnie inaczej niż płyta i zupełnie inaczej niż suma kontrolna, jeżeli klucz nazywa się inaczej. No, to w tym momencie czego byś nie robił, jakiej komendy byś nie użył, twierdzi, że klucze do siebie nie pasują i że klucz tudzież suma kontrolna jest niepoprawna i wtedy nawet nie wiesz, czy Twoja suma jest dobra czy zła, czy Twoje ISO jest dobre, czy złe czy w ogóle go używać. Więc jedyne, co możesz zrobić, to tak jak pokazywałem, przekopiować link do przeglądarki i przenawigować do tego miejsca na serwerze, żeby sobie pościągać po prostu sumę kontrolną oraz klucz publiczny sumy kontrolnej prosto z serwera. Brawo ludzie od sesji. Robicie dobry system, ale jak chodzi o um, te wszystkie rzeczy dookoła tego systemu, które są użytkownikowi potrzebne, to jesteście do dół. Do zobaczenia w następnym Teraz wypadałoby zrobić coś na temat Rhino Linux, żebyście mogli porównać, jak wypada na tle OpenSUSE i Tumbleweed, i sami sobie wyrobić opinię, który z tych systemów jest lepszy. Sub, łapka w górę. Maybe notacja, maybe not. Zresztą jak chcecie. Trzymajcie się.